Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o pewnym człowieku. Nazwiemy go Edmund. Chciałbym Ci opowiedzieć o Edmundzie i o jego tajemnicy. Edmunda poznałem mniej więcej 3 lata temu. Człowiek silny, krzepki, cieszący się pełnym zdrowiem, myślący jasno, logicznie, szerokie horyzonty, robi interesy i to na niemałe pieniądze, podróżuje po świecie, zero jakiegokolwiek brzucha czy obwisłej skóry, po prostu tylko pozazdrościć. Pytasz się, dlaczego mówię o nim, dlaczego to jest jakieś dziwne czy nietypowe, przecież bywają tacy ludzie. Otóż Edmund w momencie, kiedy go poznałem, miał 86 lat. W tej chwili ma 89 i dalej jest w doskonałej kondycji, w doskonałym zdrowiu, dalej ma jasny umysł. Zastanawiałem się, jak on to robi. Przecież w przeważającej większości ludzie w tym wieku już, jeżeli nie są kompletnymi starcami, to nie domagają na zdrowiu, ciężko im może chodzić, cokolwiek robić, a tutaj nie. Jeszcze jedna sprawa. Edmund 2 lata temu powiedział, że wyjeżdża za granicę. Powiedziałem Ci, że jeździ po świecie. Mówi, że tym razem nie będzie go dłużej. Mówię, pytam go Edmunda, ale co? Jakiś tam masz interes do zrobienia czy coś? On mówi, nie, mam tam taką kobitkę, być może nawet się będę żenił. Facet 80 parę lat, prawie 90 lat. Kobitka, żeniaczka. Bardzo, bardzo długo zastanawiałem się, jaka jest jego tajemnica. Edmund ma pewne tatuaże, oko chorusa, inne. Ale zwróciłem uwagę na tatuaż, gdzie jest napisane po prostu napis. Atum AC. Zapytałem go, o co tutaj chodzi. No i się zaczęło. Nie powiedziałem Ci przedtem, że w Edmundzie jedno mi tylko nie pasowało. Spojrzenie. Jakieś takie sprytno cwane oczy. No taki jakby spojrzenie cwaniaczka. W momencie, kiedy zaczął opowiadać o Atum, jego oczy całkowicie się zmieniły. To były oczy niewinnego dziecka, pełne zachwytu, uwielbienia, wiary. Po prostu oczy czyste. Czyste, nieskalane. O co chodzi z tym Atum? Atum jest jednym ze starożytnych egipskich bogów, najstarszym. Jest postrzegany jako ten bóg, który wszystko stworzył. Początkowo występował w postaci węża pogrążonego we mgle. Swoją drogą ciekawe, że to wąż stworzył ten świat. Potem przybrał postać człowieka. Jest pierwszym z bogów, bogiem stworzycielem. Potem do pomocy tworzył sobie innych, więc według wierzeń egipskich Atum jest pierwotnym, jedynym bogiem. Stąd też litery KC, Atum KC wytatuowane. KC znaczy kompletny i całkowity. Utożsamiany również z bogiem Ra. Według niektórych źródeł pierwotne imię Boga Ra brzmiało Atum. I cóż, czy to jest jego tajemnica? Według wierzeń staroegipskich samo wypowiadanie imienia Boga jest już pewnym rodzajem magii. Czy jego tajemnicą jest Atum, czy coś zupełnie innego? Otóż według mnie, po głębokim zastanowieniu, stwierdziłem, że jednak nie Atum,
nie bogowie staroegipscy, nie magia starożytnego Egiptu, a coś zupełnie innego. Naprowadziły mnie na to te oczy zmieniające się. Edmund twierdzi, że codziennie modli się do Atum. Kiedy zresztą o nim mówił, za każdym razem wymawiając to imię, kłaniał się i przykładał rękę do serca. Tajemnicą jego dobrej kondycji jest jego wiara. Jego pełna i czysta wiara. W momencie modlitwy odrzuca wszystko. Staje się dzieckiem zwracającym się do rodzica. Staje się kimś, kto uwielbiając Boga, zwraca się do Niego. Mówiłem już to niejednokrotnie. Nieważne, jak nazwiesz Boga. Jeden jest Bóg i nie ma innego. Czy będziesz modlić się do Boga, do Jahwe, do Jezusa, do Allaha, do Jah? Jakkolwiek nazwiesz Boga, Jemu jest wszystko jedno. Jeżeli dużo czasu spędzasz na modlitwie pełnej wiary, uwielbienia i wewnętrznej czystości, wtedy jakby oczyszczasz się. Zmywasz z siebie cały brud, brud wewnętrzny, brud psychiczny, wszelkie swoje niewłaściwe czyny. Zmywasz, oczyszczasz się, stajesz się nowym człowiekiem, a Bóg wyciąga rękę do ciebie i cię błogosławi. Więc według mnie jego tajemnicą jest pełna wiara, zaufanie, uwielbienie ponadczasowego, wszechmocnego Boga. Może i ty spróbuj. Jeżeli modlisz się do jakiegokolwiek z bogów, postaraj się robić to w pełni. Był taki mój film Tajemnica skutecznej modlitwy. Był film O co chodzi w Ojcze Nasz. Pooglądaj trochę moje filmy. Może coś z tego wyłapiesz, wyłuskasz. Może będziesz tak jak Edmund. Może będziesz lepiej się czuć. Może będziesz odnosić większe korzyści w życiu, sukcesy. Na pewno ci się przyda. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.